Drodzy Państwo, drogie czytelniczki, drodzy czytelnicy, drogie osoby, mam wielką przyjemność przeczytać Państwu tekst, reportaż, opowieści o ludziach, którzy są w trakcie, którzy już przeszli pewien proces wracania do siebie. I w chwili, w czasach, w których jest tak wiele wątpliwości dotyczących tematu, tematu um, transpłciowości i, i poszukiwania własnej płci, tyle zaprzeczeń, tyle yy, tak naprawdę niechęci, yy, kłamstw tak naprawdę wokół tego tematu, warto tak naprawdę właśnie sięgać do literatury i do źródeł, które opowiadają nam historię, z pierwszej ręki, które są narracją osób, które są w tym procesie, są w tym miejscu, żeby zrozumieć. Bo jeśli rozumiemy i poszerzamy jakieś nasze pole widzenia, to widzimy więcej, a chodzi o to, żeby widzieć więcej, żeby rozumieć więcej i żeby otwierać serce na to, co jest dla nas trudne. Dlatego polecam Wam serdecznie Ciało Obce, Paula Szewczyk, myślę, że lektura obowiązkowa.